W środę z dyrektorami i reprezentantami najlepszych szpitali województwa zachodniopomorskiego spotkał się marszałek Oldier Greblewicz oraz członek zarządu województwa Anna Mieczkowska, odpowiedzialna za sprawy zdrowia i opieki medycznej. Wysokie noty w rankingu najlepszych szpitali to efekt ciężkiej pracy lekarzy i personelu. Tym bardziej cieszy fakt, że miejsca, jakie zajmują nasze placówki medyczne, są z roku na rok coraz wyższe. Od 2004 roku nieprzerwanie nasze jednostki znajdują się w złotej setce w rankingu Rzeczpospolitej. W różnym układzie, na różnych miejscach, ale zawsze mocno akcentują swoją obecność. Jest to oczywiście przejaw, jest to ocena jaką dla naszych jednostek, ocena profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania w podnoszenie jakości usług medycznych, dostępności tych usług dla mieszkańców naszego regionu. Coroczny ranking Dziennika Rzeczpospolita jest odzwierciedleniem tego, w jakim kierunku zmierza jakość usług medycznych w naszym kraju. Wyróżniane placówki proponują swoim pacjentom wysoki standard usług, a także dobrą jakość opieki. To jest ciężka praca, myślę, nasza wspólna, polegająca na tym, na takiej dalekosiężnej wizji ochrony zdrowia w naszym województwie. Chcielibyśmy z tej wysokiej jakości ochrony zdrowia w naszym regionie uczynić pewną wartość i pewien znak rozpoznawczy zachodniego Pomorza. I patrząc na wiele czynników, mam nadzieję, że nam się to udaje. Kolejnym powodem do zadowolenia jest stan finansów szpitali z województwa zachodniopomorskiego. W czasach kryzysu wiele placówek medycznych musi szukać oszczędności, co często odbija się na jakości usług, wyglądzie szpitali czy jakości opieki medycznej. Jak mówi marszałek Oldier Greblewicz, nasze szpitale są bezpieczne, a żaden z nich nie ma poważnych problemów finansowych. Mamy powody do dumy, bo gdy wszyscy szukają pomocy państwa w procesach restrukturyzacyjnych, my możemy ze spokojem przyglądać się temu, co z jednej strony robią inni, ale z drugiej strony rozważać możliwe najlepsze warianty na przyszłość. I to jest kwestia tej stabilizacji finansowej, bo ona jest zawsze najbardziej potrzebna. Szpitalem, który bez wątpienia zasługuje na wyrazy najwyższego uznania, jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii mieszczące się przy ulicy Strzałowskiej w Szczecinie. Szpital został uznany za najlepszą placówkę w województwie zachodniopomorskim, czwartym w Polsce pod względem jakości opieki medycznej, a trzecim w Polsce w zestawieniu zabiegowych szpitali publicznych, wielospecjalistycznych i onkologicznych. Gratulacje z rąk marszałka odebrała dyrektor centrum Krystyna Pieczeńska. Tak wspaniale realizujecie te cele, które wspólnie kiedyś wytyczyliśmy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i dla całej załogi. W zestawieniu szpitali wielospecjalizacyjnych 62 miejsce zajął szpital przy ulicy Arkońskiej, a 27 szpital w Zdrojach. To jest, tak trudny, jak powiedziałbym na zachętę. Ja głęboko wierzę, że uda nam się zrealizować wszystkie ambitne plany nasze. Osiągnięte sukcesy to motywacja do dalszej pracy i sięgania po coraz wyższe miejsca w rankingu. Tym bardziej, że planów na przyszłość, w tym inwestycyjnych, na rok 2013 jest bardzo dużo. Zachodniopomorskie szpitale, nasze szpitale zrealizują łącznie program inwestycyjny prawie zbliżający się do pół miliarda złotych, gdybyśmy zsumowali te wszystkie działania w poszczególnych jednostkach. Ranking Bezpieczny Szpital 2012 organizowany był przez Dziennik Rzeczpospolita i Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia w Polsce. Czołowe miejsca rankingu zdobyły placówki medyczne z Bydgoszczy i Bielska-Białej.